Witajcie drodzy w okresie wielkanocnym. Cały czas trwamy w tym utrzymywaniu w nas radości, dbaniu i walki o radość. Przyjmujmy Słowo Boże z wdzięcznością i z radością. Dzisiaj fragment z Dziejów Apostolskich. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli Helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało 12, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcież zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja Prozelite z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, włożyli na nich ręce. Przepiękny fragment. Ludzie wybrani do obsługi stołów, można powiedzieć do bardzo prostej czynności, codziennej, są namaszczani przez apostołów, aby byli pełni ducha i wiary. I to jest zaproszenie dla nas, abyśmy byli ludźmi pełnymi ducha i mądrości w naszych codziennych obowiązkach. Myślę, że na tym polega bycie solą ziemi i światłem świata. Wielu świętych było po prostu ogrodnikami, furtianami, kucharzami, a rozszerzali w ten sposób w swoich miejscach Królestwo Boże. Przyjmijmy Ducha Świętego do wszystkich codziennych obowiązków i prośmy o to przez wstawiennictwo Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Amen, amen, amen. Pięknego dnia Wam życzymy i bądźmy ludźmi pełnymi ducha i mądrości w codzienności.